Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Leszek Roszkowski, który jest fizykiem i posiada dwie bardzo interesujące afiliacje. Jedna to jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, ale druga, chyba znacznie ważniejsza, to jest Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, gdzie pan profesor jest kierownikiem projektu Międzynarodowa. No właśnie, jak ja bym mogła prosić pana profesora o przedstawienie tej nazwy, bo ona jest bardzo, bardzo długa. Jest Międzynarodowa Agenda Badawcza, AstroCent, Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek. I rzeczywiście jest to projekt, który niezwykle bardzo mnie teraz angażuje. Długa nazwa, sam pan przyzna, dlatego też nawet nie podjęłam się jej wypowiadania, bo wiedziałam, że coś pomylę. Ale jesteśmy tutaj dlatego, że jest pan też członkiem izby poświęconej jakby fizyce i astronomii, jeżeli chodzi o Akademię Kopernikańską. Proszę powiedzieć, idea Kopernika, no, on nam się bardzo kojarzy z astronomią, ale to jest też postać taka dosyć frapująca intelektualnie. Co pana zaciekawiło w tej postaci? Bo przed naszą rozmową no, krótko rozmawialiśmy o tym, że to jest wyjątkowa postać. To jest niewątpliwie wyjątkowa postać. Jest to bodajże najbardziej znany polski naukowiec. Maria Skłodowska-Curie mogłaby z nim konkurować. Niewątpliwie również, ale w szerokim zrozumieniu chyba, w szerokim odczuciu Kopernik i to, co się z nim najczęściej kojarzy, czyli rewolucja kopernikańska, jest chyba jeszcze częściej używana. I teraz Kopernik jest postacią niezwykle frapującą, bo z jednej strony jest, jak powiedziałem, najbardziej znanym polskim naukowcem, a z drugiej strony tak naprawdę wiemy o nim bardzo niewiele. I ja sam zainteresowałem się nim trochę więcej, trochę bardziej z okazji rocznicy 550 jego urodzin, którą obchodzimy w tym roku. I szczerze powiedziawszy, dopiero wtedy uświadomiłem sobie, kim on naprawdę był jako człowiek, jako postać, jako naukowiec. I również, jak wspomniałem, jak bardzo niewiele o nim wiemy. Więc z jednej strony był to niezwykły człowiek, człowiek renesansu, który zajmował się kilkoma bardzo ważnymi dziedzinami, poza oczywiście astronomią, którą znamy. Był prawnikiem, był medykiem, kształcił się przecież w medycynie, zajmował się naukami ekonomicznymi, jego słynne prawo słabego czy marnego pieniądza. Oczywiście był filozofem, bo wszyscy wtedy uprawiali filozofię jako naukę wszystkich nauk, ekonomią. Więc rzeczywiście w różnym stopniu. Ale człowiek, który był niezwykle bardzo, bardzo, bardzo niezwykle zajęty działalnością również jako kanonik fromborski w kapitule warmińskiej, działał przy swoim wuju, biskupie Wassenrode. A w wolnych chwilach, trochę ukrywając to, przynajmniej na początku, przez pierwsze lata, przed swoim wujem, który chciał z niego zrobić swego następcę, zajmował się wszechświatem, zajmował się obserwacją kosmosu. Więc samo w sobie jest to niezwykłe, że tak naprawdę on zrobił coś, czego nie powinien był robić. Miał się tym nie zajmować według jego wuja, miał się poświęcić zupełnie czemuś innemu i znalazł na to czas, czyli po prostu miał jakąś niezwykle silną wolę, potrzebę, żeby drążyć ten temat. Dlaczego? Nie wiemy. Prawdopodobnie po prostu był zaciekawiony tym tematem, ale to chyba nie jest specjalnie zadziwiające, dlatego że no, wszechświat jest niesłychanie ciekawy. Jak pan profesor sądzi, czy gdyby no, wskrzesić Kopernika, osadzić go w naszych czasach, czy byłby zaskoczony tymi odkryciami astronomicznymi, tym, co dowiedzieliśmy się o wszechświecie, o cząstkach? Czy on byłby zaskoczony tą naszą dzisiejszą wiedzą? Jak pan sądzi? No niewątpliwie byłby zaskoczony, dlatego że my sami jesteśmy do dzisiaj zaskoczeni tym, co zostało odkryte. Tak naprawdę wszechświat został, dzisiejszy obraz wszechświata, jaki mamy,
zaczął się zmieniać dopiero na początku XX wieku wraz z odkryciem przez Hubble'a faktu, że wszechświat się rozszerza. Poprawiające się obserwacje pokazały, że poza naszą galaktyką istnieje wiele innych galaktyk. Potem się okazało, że tych galaktyk są zyliony. Nieprawdopodobna liczba. Że wszechświat jest zakrzywiony, że są we wszechświecie składniki, o których nikt nie wiedział wcześniej, że poza materią, którą widzimy, gwiazdami, mgławicami, tym wszystkim, co widać, tym wszystkim świecącym, jest jeszcze więcej materii niewidocznej, materii ciemnej, tak zwanej, ciemnej materii. I tak naprawdę jest jej 5 do 6 razy więcej. I to jest wszystko około 25% całości, a jeszcze więcej, bo około 70%, to jest tak zwana ciemna energia, coś, o czym zupełnie nie mamy pojęcia. Więc wszechświat, który nawet nasi przodkowie sprzed wieku znali, a wszechświat, który znamy teraz, to są dwa różne wszechświaty. Wszechświat sprzed wieku to był wszechświat stosunkowo, no powiedziałbym, taki dający się zrozumieć. No, wszechświat, w którym była materia, która świeciła, a teraz wiemy, że większość, ogromna większość, 95% tego, co jest we wszechświecie, ani nie świeci, bo to jest ciemna materia i ciemna energia, ani nawet nie mamy pojęcia, po co to w ogóle jest. No właśnie, i tutaj przechodzimy do takiego pytania, które mnie zawsze interesowało. Czy my w ogóle wiemy, bo pan profesor powiedział, że nie wiemy, czym jest ciemna energia, ale czy my w ogóle mamy też pojęcie, czym jest ta ciemna materia, do czego ona służy wszechświatowi? No bo jakąś funkcję musi pełnić. No właśnie, jakąś funkcję musi pełnić. Mamy pewne pojęcie, po co ona jest. Przy czym to są dywagacje no, trochę na granicy nauki, dlatego że mamy tylko jeden wszechświat, który możemy badać. Gdybyśmy mieli 100 wszechświatów i w każdym mieli inne kompozycje, inne składniki, to moglibyśmy powiedzieć, w tym wszechświecie jest tak, w tamtym, w innym jest inaczej i dlatego potrzebujemy to lub to, do tego, żeby się stało to lub tamto. Natomiast mamy tylko jeden wszechświat. Więc to, co możemy robić, to możemy modelować ten wszechświat, który mamy, matematycznie, i zmieniać w nim parametry. I okazuje się, że gdyby nie było ciemnej materii, to galaktyki, struktury, które znamy bardzo dobrze, nie rozwinęłyby się w takim stopniu, w jakim się rozwinęły. A to oznacza, że nie rozwinęłyby się systemy słoneczne, nie powstałyby planety, nie byłoby czasu na powstanie życia na Ziemi. Więc można postawić hipotezę, która jest hipotezą ciekawą niezwykle, że ciemna materia, która dominuje nad zwykłą materią, czyli 5 czy 6, jak powtarzam, była potrzebna, czy jest potrzebna do tego, żeby powstało w efekcie życia na Ziemi. I żebyśmy my, jako ludzie, mogli zadawać sobie to pytanie. Jest to hipoteza w pewnym sensie karkołomna, ale być może prawdziwa. A mówimy cały czas o ciemnej materii, która nie świeci, ale my mamy jakieś pojęcie, czy ona się składa z jakichś cząstek, jak to wygląda, jaka jest jej struktura. Czy mamy jakieś pojęcie na ten temat? No bo tą materię, którą obserwujemy świecącą, no to znamy całkiem nieźle, myślę już. Tak. Bardzo dobre pytanie. W szczególności ja zajmuję się pytaniem, czym ciemna materia jest, czy może być. I no, można by oczywiście na ten temat długi wykład wygłosić, ale nie o to tu chodzi. Było wiele różnych pomysłów. Wydaje mi się, najbardziej atrakcyjną i przyjętą hipotezą jest, że jest to jakaś nowa cząstka elementarna, która jest masywna, bo musi dawać masę potrzebną, żeby ciemna materia oddziaływała tak, jak oddziałuje. Jest niewidoczna, to znaczy, że nie oddziałuje ani elektrycznie, ani elektromagnetycznie szerzej, ani słabo, tylko oddziałuje grawitacyjnie, a ponadto być może oddziałuje jeszcze jakoś tak bardzo słabo, słabiej niż elektrosłabo, tu już wchodzę w szczegóły techniczne. Jest to w skrócie nowa cząstka, której jeszcze nie znamy najprawdopodobniej, która jest masowa, stabilna i oddziałuje niezwykle, niezwykle słabo.
na pewno oddziałuje grawitacyjnie, bo wszystko, co ma masę, oddziałuje grawitacyjnie. Ale mamy nadzieję, że taka cząstka oddziałuje również troszeczkę silniej niż grawitacyjnie, bo to daje nam szansę na to, żeby tę cząstkę odkryć. No właśnie, i to jest moje właściwie chyba już ostatnie pytanie, bo czas ucieka. Czy my jesteśmy w stanie te cząstki kiedyś, no tak jak inne, no, elektrony wiadomo, złapać, zbadać, sprawdzić, czym one są? Jesteśmy w stanie i budowane są ogromne, niezwykle czułe detektory, doświadczenia, które będą i szukają już takich cząstek. I w szczególności moi koledzy z Astrocentu zajmują się tym, są na pierwszej linii frontu budowania superczułych detektorów, które mają odkryć właśnie taką cząstkę. Jest to program, który trwa już od kilkudziesięciu lat, kilkudziestu lat przynajmniej, ale wydaje się, że teraz dochodzimy, w ciągu następnej dekady dojdziemy do takiego poziomu czułości, że będziemy mogli definitywnie powiedzieć, tak, to jest ta cząstka, którą teoretycy tacy jak ja i moi koledzy wysuwają jako potencjalne kandydatki cząstki na ciemną materię, lub że jest to coś innego. Trzymam w takim razie kciuki, panie profesorze, żeby się udało złapać nieuchwytne jak na razie cząstki. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Leszek Roszkowski.